couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja od rana, herbatka, praca przed komputerem, dużo do zrobienia, ale widzę, że tak, o, słońce mi tutaj wpada. Słuchajcie, mamy dzisiaj tak piękny dzień, że siedzę przy otwartym balkonie, mam słońce w całym mieszkaniu, aż przyjemnie się pracuje. No taką jesień to ja uwielbiam, nie wiem jak wy. O, wszędzie mam tutaj słońce na twarzy, wybaczcie mi to. Ale dzisiaj właśnie zapraszam was na daily vlog, bo zapowiada się całkiem fajny dzień. Mimo tego, że od rana siedzę przed komputerem i sobie pracuję, to niedługo wybieram się na spotkanie z Magdą, z Meg. Przygotowałam też dla niej taką małą niespodziankę, zaraz wam pokażę. Idziemy na kawę, trochę pogadać, porozmawiać o naszych babskich sprawach, wiecie jak to jest. A później, po spotkaniu z Magdą, jadę do salonu Yasumi na Białęce, bo podjęłam decyzję, że właśnie tam będę wykonywała zabiegi. Zabiegi na twarz, być może też na ciało. Zobaczymy, co mi powie dzisiaj pani kosmetolog, z którą mam właśnie wizytę. Będziemy dokładnie omawiać plan działania. Mówiłam wam o tym, że planuję zabiegi w okresie jesienno-zimowym. Planuję podziałać w okolicy moich oczu, gdzie mam największy problem. Planuję też podziałać trochę na przebarwienia. No zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Zrobię wam dzisiaj taką właśnie, myślę, małą relację z salonu. Pokażę wam, jak wygląda salon. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj robić już jakieś zabiegi, byłoby super. Także popołudnia, w sumie to nawet wieczór, zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Muszę też podjechać do weterynarza, kupić tabletki dla Pipo, załatwić parę spraw, zakupy i tak dalej. Więc dzisiaj taki dzień organizacyjny, ale też dzień właśnie siedzenia przed komputerem i ogarniania wszystkich spraw, których do tej pory nie zrobiłam, między innymi odpisywania na maile, czego osobiście nie bardzo lubię w tej mojej pracy, siedzenia właśnie przed komputerem, ale takie rzeczy też trzeba załatwić i też trzeba ogarnąć. Także wracam do mojej pracy i widzimy się oczywiście później. No i życzę wam przede wszystkim miłego oglądania. To jest właśnie ta paczuszka, którą mam dla Magdy. No oczywiście nie mogło być inaczej, są tutaj kosmetyki, ale wiecie co? Włożyłam też do paczki ciastka, które przywieźliśmy z Włoch z nadzieniem pistacjowym, bo wiem, że Magda uwielbia pistacje, więc mam nadzieję, że sprawi jej trochę radości. No i może coś nagramy wspólnie na tej naszej kawie. No zobaczymy. Tak, to się nazywa incepcja. Ta-da! Kogo się spodziewaliście? Takie same kamery. Anita, ja mam do ciebie pytanie. Dawaj. Pierwszy kosmetyk na jesień, który przychodzi ci do głowy? Boże, zabiłaś jeden, mnie. Jeden. Pierwszy kosmetyk na jesień, który przychodzi mi do głowy. No, teraz mam taką migawkę, słuchajcie. Wszystkie, które przychodzą mi do głowy. Czekaj, no. Nie widziałaś mojej rolki dzisiaj.
No. Tam mam kosmetyki, tam jest 9. Myślałam, że podasz jedną kosmetykę. Nie ma takiego. Powiesz, że złuszczanie jesienią i jakiś konkretny kosmetyk. No tak, ale w tym złuszczaniu to jest bardzo dużo tych kosmetyków. Widziałam, że wiedziałam, że nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Słuchajcie, my sobie pijemy kawkę. Już wypitą prawie, ale ja wam powiem, że Magda wygląda dzisiaj przepięknie. Patrzcie, sukienka, kapelusik. Nie pasuje mi twoja torebka. Ja wam pokazywałam dzisiaj. Magda się zachwyca moją torebką. Ciężka, wypchana, która... Tak jest. Nie mogło być inaczej. Jeszcze mam tutaj bardzo dużo dobroci, które będę testować. Ani to już mi dała instrukcja obsługi. Chciałam powiedzieć, że siedzimy 2 godziny i jeszcze się nie nagadałyśmy, a ja już muszę uciekać. Tak jest. Piękne. Widzicie? Bardzo dziękuję za słuchanie. Incepcja wstaną! You try, do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep, you don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you drive. Ta-da! Jestem już po zabiegu, nadaję z mojej łazienki. Teraz opowiem wam co i jak. Dla przypomnienia, dzisiejszy zabieg wykonałam w salonie Yasumi Białęka. Powiem wam, że bardzo lubię ten salon. Lubię go z kilku względów. Po pierwsze lokalizacja. Po drugie parking, więc mogę spokojnie postawić samochód i o nic się nie martwić. Bardzo dobra, wyszkolona kadra, świetna atmosfera, która tam panuje, no i oczywiście zabiegi, które mi osobiście bardzo, bardzo odpowiadają. Dzisiaj pani Natalia obejrzała moją skórę i wybrała dla mnie zabieg, który będę wykonywać w serii. Żeby przyniósł efekty, muszę wykonać ich 5.
minimum właśnie 5, w odstępach około 3-4 tygodni. I zabieg, który wykonałam, jest to połączenie kwasu ferulowego z mikronakłuwaniem. Ja oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam link do tego zabiegu. Możecie sobie przeczytać co i jak. To jest zabieg troszkę taki spersonalizowany, ponieważ właśnie polega on na tym, że najpierw wykonujemy, jak ja to mówię, spa dla naszej skóry twarzy, czyli dokładne oczyszczenie. Uwielbiam, słuchajcie, ten moment, bo tam jest wykorzystywany między innymi gorący ręcznik, niesamowicie przyjemne. Później kolejnym etapem jest oczyszczenie skóry i ja dzisiaj miałam nałożony peeling enzymatyczny dodatkowo z taką parą, którą mam nadzieję, że tutaj widać, będzie widać dokładnie w filmie, żeby też rozpulchnić skórę i te enzymy zaczęły działać na komórki, żeby doszło do ładnego oczyszczenia mojej skóry, a później był aplikowany kwas ferulowy. Kwas ferulowy, który jest cudownym kwasem, przynosi bardzo fajne efekty, jeśli rozmawiamy o przebarwieniach, a już Wam mówiłam o tym, że no, zaczyna się u mnie ten proces przebarwień właśnie tutaj, w tej okolicy i tu, więc muszę zacząć działać w tym kierunku, więc kwas ferulowy działa na przebarwienia, ale słuchajcie, kwas ferulowy też bardzo fajnie działa in anti-aging, czyli przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, więc to, co na czym mi również osobiście bardzo zależy, nie tylko ze względu na mój wiek, ale właśnie między innymi na stan skóry. Także kwas ferulowy miałam położony na całą skórę twarzy, a następnie zostało wykonane mikronakłuwanie i to mikronakłuwanie zrobiliśmy na całej twarzy oraz w okolicy oczu, ponieważ też mówiłam Wam o tym, że muszę tutaj intensywniej podziałać, bo niestety ta skóra jest cienka, więc trzeba ją troszeczkę pogrubić, a połączenie kwasu ferulowego i mikronakłuwania to jest bardzo fajna terapia. Moja skóra w tej chwili, tak sobie patrzę w lustro, już wygląda całkiem dobrze. Oczywiście dochodzi do zaczerwienienia, bo mówimy o mikronakłuwaniu naszej skóry, ale mam też nałożoną, mam też, słuchajcie, ten preparat na mojej skórze taki, on daje taką białą poświatę, więc ta skóra wygląda na nieco jaśniejszą i ukrywa troszkę to zaczerwienienie i nie mogę jej teraz myć. Muszę poczekać tak od 4 do 6 godzin od zabiegu, myślę, że będzie to około 4,5 godziny od zabiegu, czyli zmyję to, co mam na mojej skórze przed pójściem spać, a następnie według zaleceń, które dała mi pani Natalia, muszę nałożyć pielęgnujący krem. No i oczywiście było mikronakłuwanie, był kwas, więc też nie mogę korzystać z sauny, nie mogę korzystać z basenu, muszę stosować wysokie filtry, więc wiecie, że ja bardzo do tego przykładam uwagę, jest to dla mnie bardzo ważne, a skoro już mówimy o zabiegach, które mają być skuteczne, to zawsze pamiętamy, że trzymamy się przeciwwskazań. Także będę musiała wykonać całą serię i zobaczymy wtedy, jakie będą rezultaty, ale powiem Wam, że zabieg przebiegł szybko, bardzo przyjemnie. Rozmawiałam też z panią Natalią troszeczkę właśnie o działaniu preparatów, o działaniu samego zabiegu, jakie będą efekty na mojej skórze, także działam. Bardzo się cieszę, że podjęłam taką decyzję, że właśnie w Jasumi Białołęka będę wykonywać zabiegi. Zapisałam się również na zabiegi na ciało i będę zdawać Wam relacje. Będę Wam opowiadać o tym, jakie zabiegi robię, będę Wam tutaj troszeczkę je przedstawiać, będziecie widzieć też, jakie są efekty działania tych zabiegów na mojej skórze czy na moim ciele, także sezon jesienny, słuchajcie, w pełni, jestem bardzo podekscytowana, bardzo zadowolona z dzisiejszego spotkania, z dzisiejszego zabiegu, no i zobaczymy, jak będzie dalej. Zostawiam Wam jeszcze namiary na salon Jasumi Białołęka w opisie do dzisiejszego filmu, możecie sobie zobaczyć, jakie tam są zabiegi w ofercie, jest też podany dokładny cennik, więc wszystkie najważniejsze informacje będziecie tam mieć i zostawię Wam namiar na Jasumi na Instagramie dla tych osób, które posiadają konto, bo tam też na bieżąco pojawiają się różne informacje o różnych zabiegach i nie tylko. Także super, słuchajcie, cieszę się bardzo i dziękuję oczywiście pani Natalii za to, że dzisiaj tak miło spędziłam z nią czas i będzie się zajmować moją skórą. Patrzcie, patrzcie, jakie cuda dostałam od mojej siostry i od szwagra. Borowiki, które uwielbiam, piękne. Zobaczcie, jak one pachną.
Ach, te będą na pewno do makaronu, będzie sosik do makaronu. Z tymi na pewno zrobimy też mięcho. Dobra, zabieram się za ich czyszczenie. Na zakończenie dzisiejszego vloga chcę Wam polecić coś na wieczór, coś do czytania, czyli książkę, którą właśnie ostatnio przeczytałam. Wrzucałam nawet taką mini relację, recenzję tej książki na mój Instagram. Książka napisana przez Ewelinę Ślotałę, która również posiada fantastyczne konto na swoim Instagramie. Daje do myślenia, słuchajcie, książka, którą naprawdę warto przeczytać. Mimo że w tytule mamy Żony Konstancina i możecie sobie pomyśleć, a będzie o bogaczach i tak dalej, to tak, to jest książka, która mówi o przepychu, o życiu ludzi bogatych, o ich zwyczajach, ale też przede wszystkim opowiada o tym, co kryje się za zamkniętymi drzwiami. Jak to się mówi, złota klatka, przemoc w rodzinie, przemoc w stosunku do kobiet. Naprawdę polecam Wam tę książkę, czyta się jednym tchem, a jest tego naprawdę warta. No i myślę, że mogę się już z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten mój filmik. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, buziaki, pa!